Zapraszamy do recenzji słuchawek bezprzewodowych Platronics BackBeat Fit. Słuchawki zapakowane są w ładnie wyglądające pudełko w kolorze zielonym. Na bocznej oraz tylnej ściance producent umieścił informacje na temat tych słuchawek, a zostaną one umówione w dalszej części tej recenzji. Po otwarciu przedniego panelu naszym oczom ukażą się słuchawki BackBeat Fit w kolorze zielono-czarnym znajdujące się za przezroczystym plastikiem. Po lewej stronie znajdziemy dwa obrazki prezentujące etui, które omówimy już za chwilę. W środku pudełka znajdziemy krótki kabel usb micro USB, za pomocą którego ładujemy słuchawki, dwie książeczki. Pierwsza to instrukcja obsługi słuchawek, natomiast w drugiej znajdziemy informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Etui, który ma podwójne zastosowanie. W tej postaci możemy przechowywać w nim nasze słuchawki oraz np. kluczyki, na tylnej ściance znajdziemy również małą kieszonkę na drobne przedmioty. Po wywróceniu etui na zewnątrz możemy włożyć do niego naszego smartfona i z pomocą dołączonego paska na rzep założyć etui na ramię i wyruszyć w drogę. Pas nie jest krótki i powinien pasować na każdą rękę. Opaska na ramię odbija światło. Przejdźmy teraz do samych słuchawek. Są one niewielkich rozmiarów i ważą zaledwie 24 gramy. Wykonane są z gumy, co umożliwia nam dowolne wyginanie ich w różnych kierunkach. Backbeat Fit dostępne są w trzech kolorach zielonym, niebieskim oraz czerwonym. Kolory te odbijają światło, dzięki czemu nasze wieczorne bieganie staje się bezpieczniejsze dla nas. Dzięki temu, że słuchawki wykonane są z gumy, bez problemów dopasowują się do kształtu naszej głowy i nawet podczas wymagających ćwiczeń pozostają one na miejscu, nie powodując niewygodnego uciskania. Dodatkowo zostały one pokryte potoodporną warstwą P2i. Wkładki do uszny są oznaczone i można je minimalnie obracać w celu lepszego dopasowania do naszego przewodu słuchowego. Na lewej jak i prawej słuchawce znajdziemy guziki wielofunkcyjne. Zacznijmy może od prawej słuchawki, na której widnieje zielona ikonka słuchawki. Guzik ten umożliwia nam odbieranie, kończenie połączeń telefonicznych oraz rozpoczęcie korzystania z poleceń głosowych. Minimalnie powyżej, mniejszy przycisk umożliwia nam wyłączenie i włączenie słuchawek. Również za pomocą tego guzika jesteśmy w stanie sprawdzić poziom naładowania baterii w słuchawkach. Wokół głównego przycisku znajduje się plastikowa obręcz, która podczas parowania zacznie się świecić na przemian w niebieskim i czerwonym kolorze. Połączenie słuchawek z naszym urządzeniem zajmuje dosłownie kilka sekund. Po wpisaniu odpowiedniego kodu, który znajduje się w instrukcji obsługi, po ponownym uruchomieniu słuchawek nie będziemy musieli powtarzać tej czynności. Na lewej słuchawce znajdziemy dwa rozpoznawalne symbole. Za pomocą tego przycisku możemy rozpocząć lub zapauzować odtwarzanie piosenki, możemy również przeskoczyć do następnego utworu lub powrócić do poprzedniego, tak jak na lewej słuchawce znajduje się tu niewielki przycisk, za pomocą którego obsługujemy głośność odtwarzanych piosenek. O stanie baterii czy poziomie głośności jesteśmy informowani poprzez komunikaty głosowe. Naszym zdaniem komunikaty są te bardzo pomocne. Słuchawki mają dwa 13mm głośniki. Jakość odtwarzanej muzyki jest dobra. Basy są mocne jak na urządzenie tego rozmiaru. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Gdy potrzeba, mogą grać naprawdę głośno. Jakość przeprowadzonych rozmów przez słuchawki jest dobra. Platronic dostarcza dwie aplikacje mobilne do obsługi słuchawek. Pierwsza pozwala nam zaktualizować oprogramowanie słuchawek do najnowszej wersji. Druga umożliwia nam znalezienie naszych słuchawek oraz sprawdzenie ostatniej pozycji, gdzie się znajdowały. Podsumowując, Platronics BackBeat Fit to jest naprawdę dobry produkt i powinien spodobać się nie tylko osobom, które uprawiają sport, ale również tym, które cenią swobodę. Spisuje się one świetnie podczas codziennego użytkowania. Słuchawki pozwalają nam na odtwarzanie muzyki do 8 godzin i posiadają również tryb oszczędzania energii, który włącza się na przykład gdy słuchawki znajdują się poza zasięgiem od Twojego telefonu czy też tabletu. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom możemy je wszędzie zabrać ze sobą i nie będą nam zajmowały dużo miejsca w kieszeni czy też plecaku. Dołączony etui pozwoli nam na trzymanie bezpiecznie naszego telefonu na ramieniu w łatwo dostępnym miejscu. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do subskrypcji, lajkowania i udostępniania. Pozdrawiamy ekipa Debibiar Cast.